Piosenka w ogóle powstała dzięki wielkiemu talentowi Lambery i Patryka Kumora. Dominika, tak, widzisz, dziękuję, dziękuję ci, kochana jesteś. Oni naprawdę mają rękę do pisania przebojów, naprawdę. Trzeba mieć do tego talent, a ja mam wrażenie, że im to wypada z rękawa. Co więcej, są tacy zdolni, że potrafią w utwór wpleść etniczne melodie, które idealnie pasują do Wiki. Bardzo podkreślają, bardzo dobrze jej, jakby nie patrzeć, dla szarego Polaka egzotyczne pochodzenie, i uważam, że jest bardzo dobry zabieg. No a tekst to już też powstał przy współpracy naszej. Ja po prostu zastanowiłam się nad tym, o czym my możemy z Wiki śpiewać. No tak, o moich starych miłościach nie, o Wiki przyszłych miłościach nie. Ale o czym możemy? O tym, że jesteśmy kobietami, niezależnie od tego, w jakim wieku jesteśmy i z jakim bagażem doświadczeń, to jesteśmy w pełni świadome tego, że wspierając się, możemy zmienić ten świat na lepsze, możemy dać przykład innym, otuchy kobietom dodać również. I tak się zdarzyło, bo czytając też komentarze, byłam też świadkiem tego, jak bardzo są wdzięczne nam dziewczyny. Och, jesteście miodem na moje serce, o, zrobiłyście mi dzień, tak, wspierajmy się, siostry, tak, tak. No i o to chodziło. Czy ty pamiętasz taką swoją pierwszą myśl, kiedy pojawił się pomysł tego, żeby zaśpiewać utwór Ramię w ramię, czy stworzyć duet? Ja się bardzo cieszyłam z tego powodu, bo to też było moje wielkie marzenie, które się teraz spełniło. I w domu zawsze towarzyszyła nam właśnie muzyka Kai, więc to jest właśnie... A jakie utwory? No różne, bardzo, bardzo dużo tych utworów było. Moim ulubionym utworem Kai to jest Jestem kamieniem. On jest bardzo... no on jest niesamowity, jak wszystkie piosenki Kai, i zawsze w domu słuchaliśmy piosenki, do tej pory słuchamy i wszyscy są fanami, więc to jest niesamowite, że teraz mogę śpiewać z Kają i w ogóle, że nagrałam duet i teledysk, to jest coś niesamowitego dla mnie. Cuda się zdarzają, naprawdę. Ja nie wiem, czy ty wiesz, ale my kończyłyśmy nagrywać piosenkę w nocy na dzień przed wejściem na plan teledysku. I generalnie na planie teledysku dopiero uczyłyśmy się synchronów, bo nie wiedziałyśmy, co zostało wybrane i tak dalej. Wiesz, to nie takie proste. Jak tak, bez jeszcze cały mastering i... Jak wielką profesjonalistką jest Wiki, niech świadczy to, że prosto z pociągu, że przyjechała z Krakowa prosto z pociągu o jakiejś tam 19:00, dotarła do studia z mamą, stanęła przed mikrofonem i zaczęła śpiewać. No i Wiki nagrywała grubo po północy, a o 7:00 rano następnego dnia już była na planie teledysku. Jak ty wspominasz nagrywanie samego utworu i pracę na planie teledysku? Ja bardzo kocham to robić, bo tak fajnie. Fajnie się pracuje w ogóle z Kają i to było niesamowite w ogóle. I taka fajna atmosfera w studiu. No i najlepsze jest to, że właśnie nauczyłam się od Kai, że w studiu się można dobrze zaśpiewać, ale można też dodać. Na przykład właśnie było tak na spontanie, no, że Kaja miała właśnie takie... Nie, nie, nie. Miałam przypadkiem tamburin, zresztą dzisiaj tamburin, też mam. Tak. I po prostu dograłam tamburin, wiesz, ale to było tak spontanicznie. Tak, i to było tak super, że zawsze można dodać coś od siebie, takiego fajnego, więc tego się nauczyłam, że nie tylko można dobrze zaśpiewać w studiu, ale też można dodać coś swojego, żeby ta muzyka była jeszcze pełniejsza. I żywsza, żeby nie tak. Była tylko automatyczna taka, żebym miała jednak tą duszę. Myślę, że akustyczne instrumenty bardzo tą duszę dodają.